Halo, halo, hej, siemano, mam wszystkim ludziska, z tej strony Harris i witam w kolejnym Robloxie na moim kanale. Moi drodzy, Roblox, Murder Mystery, dwójeczka, chcieliście tego trybu, chcieliście coś innego przede wszystkim niż Obi i Tajkuny, więc na wasze życzenie, no, tak zrobiliśmy. Ej, ale kryjówka, nie? Quality dosyć, jeżeli jesteśmy innocentem, i wolałbym... Słyszeliście to? Pierwsza osoba zginęła. Kurde, najgorsze jest to, że ja bym tu monetki sobie pozbierał. Tam jest monetka. No i po monetkach, że tak powiem, nie? I to jest to, czy lepiej jest przetrwać rozgrywkę. Słyszałem kolejne zabójstwo. I kolejne. Nie podoba mi się to. Myślicie, że to jest quality, jak tak stoi? Dobrze, inaczej. Liczę na to, że hej, nic mi się nie stanie. Mam jakiś tam podgląd. Tak, powiedzmy, że wolałbym przeżyć. Więc coraz więcej expa dostaje. To on. To na pewno on był, nie? Ciekawi mnie tylko jeden fakt. Kto miał broń? Okej, już wszystko wiem, kto miał broń. Moi drodzy, jeśli oczywiście wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz i wbijcie na fanpage'a oraz... oraz jak to się nazywa? Mogę zobaczyć wszystko? Na fanpage'a Instagrama na G2 z kodem HDZ, jeśli nie chcecie zostać zabici przez złego i niedobrego mardera. A jeszcze dodatkowo, moi drodzy, jeśli byśmy wbili ponad 1000 łapek, to też byłoby fajnie. Właśnie tak już chcę oscylować pod tym Robloxem, żeby było co najmniej 1000 lajków, no nie, jeśli faktycznie ten materiał na to zasłuży. A zazwyczaj te materiały są... są na tyle dobre, że możemy na to się zgodzić, prawda? Ostatnio też jakieś te wstępniaki, co jak Manojek zacząłem robić, ale tylko pod jakimiś konkretnymi filmami. Innocent. Czemu mnie to nie dziwi, że jestem niewinny, nie? Takie hej... O kurde, to... Miałem 4% na zostanie marderem, nie? I troszeczkę się cykam, nie? Ale jest monetka, jest pierwsza monetka, którą chcę zebrać. O, widzę, że już twardo strzelają. Twardo strzelają. I się runda skończyła. Jaka szybka ta runda była, nie? Kurczę, mam nadzieję, że będę miał okazję być murderkiem. Kurde, ale to ten... Właśnie tym murderem, jak się gra, to powinno się tak, wiecie, taką niepewność zasiać, nie? I przede wszystkim znaleźć osobę, która ma broń. To jest pierwsza rzecz, to jest na pewno. Ale to już wiecie, no. Czyli, hej, ile mam? Aha, mam 20 końców, czyli muszę... O kurde. To troszeczkę muszę zbierać tych monet, żeby coś sobie kupić. To szkoda, że za wygranie mapy się nie dostaje, nie? W sensie, może się dostaje za, hej, nie wiem, zabijanie? Zaraz zobaczymy, liczę na to, że uda nam się zostać zabójcą. No... Czemu mnie to nie dziwi? Czemu mnie to nie dziwi? Jesteśmy w jakimś szpitalu, to cześć. On już nie żyje, nie? On już jest martwy, ale miałem 6% na zostanie marderem, nie? A, tu się nie da pójść. Oni już zdobywają monety, ja też chcę. I tu... Hej! Tu są jest wentylacja. Dobrze wiedzieć takie rzeczy, nie? No idź, ziomek. Naprawdę? Naprawdę trafiłem na... zabójcę. Losowanie na kolejną osobę i jestem niewinny znowu. Czemu jestem niewinny? Chciałbym być w końcu marderem. Miałem 9% szans, ale spokojnie, w tym odcinku jeszcze będę zabójcą, no nie? No.
Nie, Boże, już się wystraszyłem, że ziomek chce mnie zabić, nie? Ja wolę skolektować moje po... Cy? Okej, to tak... bardzo szybka rundka była, nie powiem, aż się zdziwiłem. Ej, no, jak będą takie... Znaczy, ja wam ogólnie postaram się zmontować tak, żebyście nie mieli tego lobby, no nie? Poucinać, żebyście tego lobby nie mieli, żebyście mieli to, co najlepsze. I tyle. Więc wiecie. Znaczy, oczywiście to te początkowe lobby ten, ale od tego momentu jakby, żeby... Wiecie, że jeżeli hej padnę, to żeby jednak nie było to... Na zasadzie takiej, że hej, czekamy i się patrzymy w lobby i wiecie, jest to nudne i hej, jestem znowu niewinny, miałem znowu 9% szans, więc bardzo, bardzo fajnie. Jestem ciekaw, kto tym razem jest zabójcą i kto wsadzi mi nóż w dupę, znając życie, okej, to już wiem, czy nie iść. Biorę monetkę i spierdzielam stąd, nie? Ja już wiem, że tam już się zabijają. Tam się już pizgają. Tak, tam jest już niefajnie. Tu jest monetka. Został rzucony. Dobra, szybko. Nie, nie udało mi się. O, jaki rak. Jaki, o, no nie. Miałem broń. Mogłem to zrobić, nie zrobiłem. Kolejna mapa, ostatnią mapę wygrał Murder. I kurde, moi drodzy, on tak nas porobił, że to jest masakra. Znaczy, ja jeszcze w ogóle nie miałem chyba okazji nawet strzelania jako szeryf, nie? I to było smutne strasznie. Ale dobra, jesteśmy w kinie. Jesteśmy w kinie, jest tutaj ziomek. Mam nadzieję, że to nie jest ziomek, który hej może mnie zabić czy coś, no tak. Ale jest monetka, moja monetka, przyjacielu mój. Mój przyjacielu, zbieramy monetki. Elo, co tam? O, tutaj jest kolejna monetka. Wow. Ale on ma broń, nie? To... What the fuck? Okej, okay, te rundki są naprawdę szybkie i tak się niepokoję tym. Takie, wiecie, nie ma takiej długiej, ekscytującej rundki, no nie? I to jest takie... No spoko, ale mech bym powiedział. Mam pierwszą monetkę. Tutaj dużo monet da się nachapać, nie? To jest fajne, ale... Ale, proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić. Tym razem już nie zginę tak łatwo. Pójdziemy wentylami, żeby nikt mnie nie znalazł. Najlepsze jest to, że ten typ tutaj też był. Coś tak czułem, że coś tu jest nie tak w tym pomieszczeniu. No ale co, no nie będę tam wschodził przecież, nie? Chociaż kurde, no najchętniej to bym, wiecie, najchętniej to bym pozbierał sobie monetki, nie? Ale... Dobra, jedna monetka. Idę stąd. Ale jeszcze nie zginęła kolejna osoba, nie? Słyszałem strzał, nie? Oprócz tego, że jest tu martwa osoba, to ja tylko po monetki przyszedłem.
po nic więcej, serio. No nie strzelaj we mnie, ziomek, przecież to nie ja jestem, nie? To oni się niech tam bawią, a ja pozbieram sobie monetki, bo i tak bez broni to dużo nie zrobię. O, aha, mogę zbierać tylko 10 monet na rundę, bo nie jestem elitą. Wydaje mi się, że osoba z broją nie żyje i teraz zaczyna się zabawa. Okej, wiem, że broń jest na górze. A przynajmniej powinna być na górze. Ktoś nie umie go trafić i to tak bardzo. Ej, ziomek, trafisz go? Może będę tym razem tym zabójcą. No liczę na to. Patrzcie, mam już 19% na to. 19%. I nie mogę. Nie, i nie mogę. Ja tego nie rozumiem. Hej, 19% to nie jest mało. Dobra, jesteśmy w kinie. Zbieramy oczywiście monetki, bo tylko to ma sens na chwilę obecną. Zbieranie monetek i jak najlepsze przetrwanie. Okej, ja zostanę przy... Monetka? Mam dziwne wrażenie, że... O, są strzały. No i po strzałach. Okej, czyli tam był ostatni raz mordulec. What the? Znaczy, no wiecie, no. On będzie pilnował tej broni na bank. Dobra, gdzie jest broń? Ziomek? Nie wiedziałem, gdzie jest ta broń, nie? To jest właśnie najgorsze. Hej, gdzie jest broń? Nie wiem, nie? I to takie... Wiedziałem, że gdzieś tam musiała być. Gdzieś tam musiała być. Aha, okej, okay, widzę, że Marder wygrał i tak. Tym razem powinienem już być tym zabójcą. Dziękuję w końcu. Nareszcie. Widziałem chyba jak ktoś ten... Jak ktoś ma... Wiecie co, nie? Broń, tak mi się wydaje. Dobra. Pierwsza osoba umarła sobie. Siema ziomek. Okej, chyba jego ciało spadło na dół. Okej, pierwsze ten, wiecie, pierwsze fake strzały poleciały. Znaczy ludzie... Dobra, to jednak zły pomysł jest, oni już wiedzą i to... To jest najgorsze, że oni już wiedzą i to tak... A, ja nie mogę rzucać tego. Ja niestety nie mogę rzucać pistoletem, nie? I... pistoletem, Boże. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, jest kolejna osoba. No, całkiem quality idzie.
O nie. Nie! Kurde! Dobrze! Udało się. Okej, czyli tu jest pistolet. W ogóle patrzcie. Jaka twarz. Smutno mi z tego powodu. Okej. Musimy znaleźć jeszcze jakieś osoby. Niestety... Nie wiem, ile jest tych osób, nie? To jest najgorsze. To jest najgorsze. Może ktoś się w toaletach schował. A może nie. No chodźcie, ludzie, no. Nie przedłużajcie swoich męk. Bo będę się bawił waszymi ciałami jeszcze, a tego nie chcecie. Ja wiem, że tego nie chcecie. Nikt by tego nie chciał. Czy do tych wentów też się da... Ej, patrzcie, ile tam jest końców, nie? Przypał troszeczkę, bo nie mogę znaleźć ostatniej jej osoby. No nie... Ej, da się, mogę rzucać nożami. Fajnie, to quality content, nie? Gdybym się w sumie ogarnął wcześniej, że hej, naciśnij prawy przycisk myszy, nie? Żeby to robić, to byłoby fajnie. Mam cię! Tak, wygrałem! Dobrze! Widzicie? Rank level 10. Dziękuję, dobranoc. Tak się wygrywa mecze. Wygrałem wszystko, co mogłem. Bardzo dobrze. Oj, przepraszam. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, że wygrałem. Quality. Tylko nie wiedziałem, jak się rzuca, nie? I był ten moment, że... Ej, przegrałem to. Był ten moment, kiedy wymierzył we mnie tą spluwą. I już się bałem. Już się bałem, że umrę. Ale wygrałem, dałem radę, bo gość okazał się jeszcze większą ciamajdą niż ja. Więc ten, fajnie. Jestem ciekaw, czy procenty się teraz zrestartują, nie? Czy, bo wiecie, miałem 20% na Mardera, czyli teraz tak de facto będę miał 2%. O mój... O, no nie wierzę w to. Hej, to jest... Wow! Ej, to... Spoko, uważam, że... Dosyć quality content, quality wszystko. Elo ziomki, ziomki poziomki. Serio? Ktoś zginął. Ktoś znów zginął. Nikt nie wie, co się dzieje. Wszyscy giną. Ale monetek tu jest. Wow. Świetnie, dobra. Jest full, mamy monetki. Jest ich full już. Jest całkiem quality. Gdzie moje monetki? Elo? Co tam? Co tam ludzie? A ja znam tę mapę, przecież ja tu chowałem się już. I teraz mordercą jestem ja. O, dobrze. No to. Jak już wiem, że broni nie ma. Ziomek, nie uciekniesz. Chodź tu, no. Ktoś jeszcze został, ej. Nie podoba mi się to. Wiecie, zwłaszcza z tego powodu, że hej, broń tutaj została, nie? I tak, to są świeże ślady. Przepraszam, czy porozmawiamy o Bogu? Ej, fajnie wiedzieć takie rzeczy, nie? Słyszałem skok gdzieś.
Nade mną ktoś skakał. Tak mi się wydaje, że to nade mną, nie? Taki był dźwięk skakania. 30 sekund, no. Znając życie, to nie uda mi się znaleźć tej osoby. Okej, okay, tutaj już szukałem. Szybko, tutaj się nie da schować. Nie wierzę w to, hej. Nie, no ostatnia osoba, no. Będę miał tego farta, proszę. Błagam. Tak. Nie udało mi się, już się zamachnąłem, no proszę. No nie, mów mi, nie zaliczyło mi tego. Byłem już tak blisko tego. Tak blisko byłem. No nie wierzę w to. Ej. Naprawdę. W ogóle crafting station jest what? Recipe. Okej. Spoko, czyli możemy sobie też tu craftować. Ale tak blisko było, no kurde. I ja nie wiedziałem, że w tych szafach się da chować przede wszystkim, nie? Więc to ja też się tak uczę powoli. Cały czas też się uczę, więc wiecie, spokojnie, zagramy sobie jeszcze jedną rundkę jako Innocent. Myślałem, miałem po cichu nadzieję, że hej, będę mordercą, nie? To byłoby fajne, to byłoby naprawdę fajne. Cinema, jadalnia, możemy pozwiedzać sobie kuchnię troszeczkę. Elo, co tam, czy tutaj się da wejść? No jasne, że da się wejść. No cześć. No cześć, zaraz pewnie zginie pierwsza osoba. No i ziomek ma tu nóż, no i jeszcze ja dostałem od niego, nieważne. Moi drodzy, słuchajcie, jeśli wam się odcinek spodobał, łapka w górę, komentarz mile widziany. Trzymajcie się do kolejnych odcinków, no i cześć.